Temat dnia Gazety Wyborczej, Wojciech Maziarski, witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest socjolog kultury, politolog z Kolegium Civitas, pan Rafał Pankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zarazem jest pan wicenaczelnym redaktorem, zastępcą redaktora naczelnego takiego pisma Nigdy Więcej, które jest poświęcone sprawom rasizmu, nietolerancji, skrajnej prawicy. I właśnie o tych sprawach chciałem z panem dzisiaj porozmawiać. Coś się dzieje w Polsce. Co chwila docierają do nas informacje, że a to kogoś pobito, jakiegoś ciemnoskórego, jakiegoś cudzoziemca, a to ktoś został napadnięty. ONR maszeruje przez stolicę w takim stylu czysto faszystowskim, ze sztandarami, w szyku marszowym. Organizuje oblężenie Teatru Powszechnego, gdzie wystawiana jest sztuka, która się skrajnej prawicy nie podoba. Co się dzieje? Niestety jest to bardzo trudny czas, taki smutny czas dla tych wszystkich, dla których idea Polski tolerancyjnej i otwartej jest istotna. To nie jest zupełnie nowe zjawisko, bo opisujemy to zjawisko już od połowy lat 90. Prowadzimy taki rejestr zdarzeń, katalog wypadków pod tytułem Brunatna Księga. To rozpoczął świętej pamięci Marcin Kornak jeszcze w połowie lat 90. Który jest ten numer Nigdy Więcej właśnie poświęcony. Ten numer jest poświęcony pamięci Marcina Kornaka. I to zjawisko w Polsce istniało już w początku lat 90. Czyli ono nie jest związane i odpowiedzialność za to nie spada na obecnie rządzących Polską? Myślę, że odpowiedzialność spada na wszystkich rządzących czy współrządzących Polską od początku lat 90., ale w ciągu ostatnich dwóch lat mamy do czynienia z prawdziwą eskalacją tego problemu i rzeczywiście o ile kiedyś takich zdarzeń na tle ksenofobicznym opisywaliśmy tygodniowo kilkanaście powiedzmy, o tyle w ciągu ostatnich dwóch lat opisujemy ich niekiedy kilka czy więcej codziennie. No dobrze, więc skala zjawiska znacznie wzrosła. Ale jak pan myśli, skąd to się bierze? Czy to oznacza, że ludzie, tacy ksenofobi, tacy rasiści, agresywni, byli zawsze, ale dawniej krępowali się, wstydzili, nie mieli czelności wystąpić jawnie i nie mieli, ukrywali się ze swoimi poglądami? Czy przybyło ludzi o takich poglądach, że te poglądy stały się jakby bardziej rozpowszechnione? Ja myślę, że chyba niestety jedno i drugie. To znaczy na pewno można mówić o pewnym przesunięciu normy, pewnej normy społecznej, która no, w tym momencie tak jakby dopuszcza często takie nawet bardzo agresywne przejawy tego, co się nazywa mową nienawiści czy językiem wrogości, w szczególności wobec wszelkich grup mniejszościowych, mniejszości etnicznych, wyznaniowych, mniejszości seksualnych. No mamy do czynienia z prawdziwą erupcją nienawiści na tym tle w przestrzeni publicznej, ale tutaj mówimy nie tylko o słowach, ale także o aktach agresji fizycznej. No dobrze, ale jeżeli pan powiedział, że w ciągu ostatnich dwóch lat to się bardzo nasiliło, to ja rozumiem, że to jest w jakiś sposób skorelowane czy związane z rządem, który, czy z ekipą, czy z obozem, który rządzi w Polsce od dwóch lat. W jaki sposób? Jaka jest jego odpowiedzialność, jeśli jest? Ja myślę, że można wręcz powiedzieć, że takim przełomowym momentem pod wieloma względami było lato 2015 roku. Wtedy trwała już kampania wyborcza, ale wtedy mieliśmy do czynienia z tym tak zwanym kryzysem uchodźczym, kryzysem humanitarnym w Europie, który, jak doskonale wiemy, Polski dotyczy w stopniu znikomym albo w ogóle wcale. Ta grupa uchodźców w Polsce to jest de facto garstka, jak wiadomo, powszechnie, ale w rzeczywistości wirtualnej, w rzeczywistości medialnej ten kryzys uchodźczy doprowadził do takiej aktywizacji ksenofobii czy rasizmu wręcz na skalę do tej pory w Polsce niespotykaną. Ja myślę, że wręcz od roku 68 nie mieliśmy w Polsce do czynienia z taką falą wrogości o charakterze ksenofobicznym. I no, ta eskalacja ksenofobii i rasizmu w Polsce trwa właśnie od lata 2015 roku. I niestety no, w tej sytuacji nie pomagają takie decyzje jak symboliczne rozwiązanie Rządowej Rady do spraw rasizmu i ksenofobii,
oraz cały szereg innych tego typu zdarzeń. No, ale to pan dość łagodnie formułuje zarzut pod adresem rządzących, bo dla mnie większym problemem są ich wypowiedzi. To znaczy, jeżeli Jarosław Kaczyński opowiada, że imigranci roznoszą jakieś egzotyczne zarazki i są groźni dla Polaków, jeżeli w ostatnim swoim przemówieniu Beata Szydło, premier rządu polskiego, atakuje Europę, wytacza ciężkie działa przeciwko Unii Europejskiej z powodu polityki uchodźczej, no to dla mnie to jest bardzo poważny zarzut pod adresem rządzących. No, niestety tak. Niestety mamy do czynienia także z taką nienawistną, ksenofobiczną retoryką na najwyższym poziomie politycznym. Więc to spektrum ksenofobii czy nacjonalizmu jest bardzo szerokie. Ono sięga od stadionu, przez nienawistne wypowiedzi w internecie, po dyskurs klasy politycznej. To jest oczywiście bardzo smutne i groźne. Ostatnio prawica, ta skrajna prawica, znalazła sobie nowego bohatera, nowy symbol. Jest nim Janusz Waluś, morderca przywódcy Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej, który odsiaduje w RPA wyrok dożywocia. Pojawiają się kolejne wypowiedzi działaczy prawicowych, którzy by chcieli, żeby po pierwsze został zwolniony z więzienia w Południowej Afryce i po drugie, żeby przyjechał do Polski. Mnie to o tyle zdumiewa, że jeżeli ta sama prawica utożsamia imigrację i uchodźców z terrorystami i z zagrożeniem terrorystycznym w Polsce, to mamy tutaj przykład człowieka, który był uchodźcą politycznym z Polski, pojechał do Południowej Afryki i tam się okazał bandziorem i terrorystą. Co z tą sprawą z tego Walusia? Jak pan postrzega tą sprawę Walusia? Tak, rzeczywiście, to jest kuriozalna dosyć sytuacja i ta moda na Walusia w środowiskach skrajnej prawicy, znowu od stadionu po parlament, bo także posłowie byli zaangażowani w kampanię poparcia tego zabójcy, posłowie Ruchu Narodowego, ugrupowania Kukiza oraz senator Żaryn z PiSu. Tak? Więc to chyba świadczy o jakby rosnącym przyzwoleniu na przemoc polityczną, na przemoc rasistowską, bo należy podkreślić, że tym, co stanowiło motywację tego zabójstwa popełnionego przez Walusia, była ideologia rasizmu. To był działacz ugrupowania neonazistowskiego, afrykanerskiego ruchu oporu. Więc jeśli ktoś dziś porównuje go do żołnierzy wyklętych, a takie zdania właśnie padają. Mam to zdanie wynotowane, ja je zacytuję. To powiedział były poseł Artur Zawisza, były polityk PiSu, teraz polityk skrajnej narodowej prawicy, który powiedział tak, że Janusz Waluś jest następcą żołnierzy wyklętych, którzy nie na rozkaz państwa, ale w poczuciu obowiązku walczył z międzynarodowym komunizmem. To jest wypowiedź Artura Zawisza. No właśnie, tego rodzaju apologia, ta gloryfikacja, no, neonazisty po prostu, wydaje się czymś niesłychanym w zestawieniu z polską tradycją patriotyczną. No właśnie, ale tutaj mamy nowy trop, żołnierzy wyklętych. Nagle się okazuje z tej wypowiedzi Artura Zawiszy, że ci żołnierze wyklęci to byli ludzie, którzy walczyli z międzynarodowym komunizmem, którzy mają coś wspólnego z terrorystą, bandziorem i zabójcą z południowej Afryki. Może nie przypadkiem tak są fetowani tacy ludzie, tacy żołnierze wyklęci jak Bury, który ma na sumieniu zbrodnie przeciwko ludności białoruskiej, cywilnej, czy Łupaszka, który ma na sumieniu, czy miał na sumieniu zbrodnie przeciwko cywilnej ludności litewskiej. Mm-hmm. No, w ostatnim czasie, przyznam, bulwersuje mnie jeszcze coś innego a propos tego wątku właśnie. Otóż dyrektorem powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie ma być człowiek, który jest od lat znany z usprawiedliwiania czy negowania zbrodni hitlerowskich. Więc jak widać, coś dziwnego się dzieje. To znaczy kto? Arkadiusz Karbowiak, był wiceprezydent Opola. On pisał w neofaszystowskim czasopiśmie Szczerbiec na przykład o procesie norymberskim, stwierdzając, że tam sądzono zbrodnie, które zbrodniami nie były i de facto osądzeni tam zbrodniarze byli niewinni. Miał na koncie jeszcze więcej kuriozalnych wypowiedzi. To, że taka osoba staje się jakby kustoszem pamięci narodowej, jeszcze wydaje się czymś bardzo dziwnym. Którą ma symbolizować Akowska
kotwica Polski Walczącej, która jest nagle przypisywana do tego nurtu nacjonalistyczno-neofaszystowskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Proszę Państwa, nie wierzmy w tę ideologię, która zaczyna być kreowana. Jest to nowy mit, który ma ogłupić Polaków.